Akademickie Radio Campus. 97,1 FM. Studenteria. .37 na zegarach Akademickiego Radia Campus. Za nami informacje, a w naszym studiu pojawili się kolejni goście, Jan Augustin i Paweł Chmielewski. Panowie współpracują przy organizacji projektu CordeGuard, a dokładnie przy, to znaczy nie wiem, czy dokładnie właśnie, bo to jest strasznie zawiła kwestia, zaraz będziecie mi to wszystko tłumaczyć, wystawie Pałac Kultury. Właśnie, skoro już na samym początku pojawiła się ta skomplikowana kwestia. Kto dokładnie odpowiada za organizację projektu CordeGuard? No myślę, że przede wszystkim cześć wszystkim. Witamy. Witamy, tak. Organizujemy to jako pracownia, reaktor kultury, ale zaprosiliśmy wiele osób, więc myślę, żeby tak konkretnie określić, to trudno wszystkich wymienić, ale zasadniczo my reprezentujemy reaktor Laboratorium Rzeźby. Czyli pracownię rzeźbiarską, coś, działam troszkę jak taki cech rzeźbiarski. A kuratorem wystawy jest... Paweł Althammer, który zaprosił nas właśnie do całego przedsięwzięcia. Wcześniej to jest taki cykl CordeGuard, właśnie w galerii CordeGuarda. I to jest trzecia edycja, trzecia osoba, która została zaproszona jako artysta w roli kuratora, dojrzały artysta, który przedstawia młodych twórców. Wcześniej to był Robert Kuśmirowski i Mirosław Bałka, dwie poprzednie edycje. A współpracowaliście też przy organizacji tych poprzednich? Przy poprzednich nie. Ale na pewno orientujecie się doskonale, jakie są, że tak powiem, założenia tego przeogromnego projektu. Dlaczego jest przeogromny, to też zresztą zaraz opowiemy. To jest, no właśnie, to jest dosyć skomplikowane i takie otwarte. Chodzi o to, żeby po prostu działać z możliwie dużą ilością pary i ciekawymi pomysłami. I dlatego zaproszeni są tacy artyści i proszeni o to, żeby sami przedstawić kogoś jeszcze ciekawego. Ale zaproszeni do udziału w tym całym projekcie są przecież nie tylko artyści. A tak, oczywiście, znaczy generalnie zaproszeni są wszyscy. To jest bardzo otwarta impreza i my liczymy na to, że właśnie nie my będziemy musieli tak w 100% być twórcami tego, tylko w jak największym stopniu goście, ludzie przychodzący do galerii. A w ogóle to o tym też wam już wcześniej mówiłam, że ten jakby zamysł tego projektu skojarzył mi się z przedsięwzięciem, które jakiś czas temu było organizowane właśnie na Akademii Sztuk Pięknych, czyli ta wystawa Cześć Akademii. Też chodziło właśnie o taką otwartość, z tym, że zdaje się, że w tym projekcie istnieje ten motyw przewodni, tak? Jakim jest... Tak, zdecydowanie. To jest kongres rysowników. To miało miejsce już w kilku miejscach, oczywiście za granicą, a ostatnio w Pałacyku Akademii Sztuk Pięknych na Krakowskim Przedmieściu. Też tam byliśmy, też rysowaliśmy. Było bardzo fajnie. Zresztą zawsze na tych kongresach jest super. Paweł jest bardzo otwartą osobą. Sam uwielbia się tam pokazywać. On nie ma dużo czasu, ale jeśli może, to zawsze jest i zawsze maluje. I tak samo było na wernisażu u nas. Jestem pewien, że Paweł zresztą pokaże się jeszcze parę razy i na pewno jeszcze z nami pomaluje, bo kongres trwa przez całą wystawę, przez całą akcję. No tak, i to czyli, jest to czyli właśnie... przez miesiąc. No właśnie, tak, bo... do 7 lipca. A bo oficjalne otwarcie było 3 teraz w sobotę. No, tak. 8. Tak, 8 sobotę. I jak to w tej chwili wygląda? Oj, no jest cała galeria, jest po prostu pomalowana. Ludzie, naprawdę nie spodziewaliśmy się też takiego odzewu. Tak, ludzie szaleją. Ściany, których nie przewidzieliśmy, że będą pomalowane, są pomalowane. Ludzie się bardzo dobrze bawili, tam była bardzo fajna energia. No, ludzie wchodzą na drabiny, żeby coś wyżej, tam gdzie jest jeszcze kawałek białej ściany, żeby tam coś namalować. Dziewczynki wchodzą tam, nawet takie małe, znaczy małe, no, takie młode dziewczyny. Kto by się spodziewał? Na rzeźbie jest dużo dziewczyn, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że szaleją, noszą różne ciężkie rzeczy i korzystają z elektronarzędzi, ale jak ktoś przychodzi zupełnie z ulicy i chce gdzieś tam jeszcze coś pokazać. No właśnie, byliście tam, więc macie rozeznanie, czy to przychodzą tam właśnie osoby takie
takie jak właśnie studenci z Akademii Sztuk Pięknych, czy takie zupełnie przypadkowe osoby? Tak, to widać po samych rysunkach też, że niektórzy przychodzą i widać, że to są po prostu poważne rysunki i profesjonalne. Widać przygotowanie po prostu, że to są studenci, ale masa jest po prostu, większość tak naprawdę to są po prostu prace ludzi, którzy odważyli się wejść i użyć materiałów, które tam są. Dokładnie, tam jest kupa materiałów i chodzi raczej o taką spontaniczność. My tutaj nie prosimy o to, żeby wszyscy robili arcydzieła. Arcydzieła będzie właśnie taka... Kolektywna praca, no. Dokładnie. Sama to sobie. Będzie fajne, jeśli im więcej osób wypowie się, bo to jest takie miejsce, gdzie poprzez tą farbę kredki i malowanie po ścianach my prowadzimy jakiś dialog. No, spontaniczność spontanicznością, ale są też pewne plany i o tym porozmawiamy już za chwileczkę. Radio Campus 97.1 FM. Przez chwileczkę Driva Dance i Dancehall Massacre, a my wracamy do rozmowy z moimi gośćmi, z Janem Augustinem i Pawłem Chmielewskim, którzy pracują przy projekcie Cordegard. No i przed chwilą mówiliśmy już trochę o tym, że tak powiem, plastycznym wymiarze tego przedsięwzięcia, no ale to jest takie bardzo, bardzo otwarte, szerokie wydarzenie. No właśnie nawet aż trudno znaleźć jakieś jedno słowo, które jakoś trafnie ujmie istotę tego całego przedsięwzięcia, no bo nie tylko o sztuki plastyczne w tym wszystkim chodzi, prawda, Janku? Tak, absolutnie. Będziemy starali się, żeby różne rzeczy równolegle się działy. Poza tym, że będą warsztaty też rzeźbiarskie prowadzone w sobotę i niedzielę i sporo jest tam jakby rzeczy związanych z plastyką, czy z, powiedzmy, no, sztuką, to będziemy starali się teraz jakby jak najwięcej muzyków zebrać, którzy od przyszłego tygodnia będą grali. No teraz będziemy szaleć z budowaniem sceny. Tutaj mogę powiedzieć, że 14 będzie na pewno już się pojawi pan Wojtek Kwapisiński, który jest, no ja tutaj dużo słyszałem na jego temat, no podobno to jest człowiek, który gra na wszystkim. Będzie bardzo ciekawe w każdym razie. No i masa zespołów już się pozgłaszało. Zapraszamy też oczywiście wszystkie zespoły studenckie i nie tylko do zgłaszania się po prostu do nas w tym momencie. Będziemy starali się możliwie każdego pokazać tutaj. W ogóle nie mamy żadnego motywu przewodniego muzycznego też, więc po prostu każdego pokażemy, kto będzie chciał i postaramy się to wszystko poukładać w terminy i daty, więc możecie się zgłaszać wszyscy. Jesteśmy w internecie, tak? Jesteśmy na Facebooku, tam pod koniec się opowiem. Jeszcze przypomnimy. Naprawdę wszystkich zachęcamy do tego, żeby wzięli w tym udział, bo im więcej, tym fajniej. No właśnie, zacząłeś mówić o warsztatach rzeźbiarskich. Przez kogo będą prowadzone? Kto jest zaproszony? Kto może wziąć udział w takich warsztatach? To może Paweł się... U nas to jest tak, trochę na wariackich papierach, bo my prowadzimy w pracowni też projekty, dlatego musimy po prostu się organizować. To jest też częściowo idea naszej pracowni, że jeżeli jest tych 6-7 osób, to można zawsze kogoś oddelegować do takich zadań w terenie, powiedzmy. Tutaj my się głównie skupiamy właśnie na Cordegardzie, ale są rzeczy, które nie mogą zostać niewykonane w pracowni. Czyli po prostu jeszcze nie wiemy dokładnie, kto będzie prowadził te warsztaty, ktoś od nas z reaktora. No ja bym bardzo chętnie poprowadził, już prowadziłem zajęcia, kilkakrotnie mi się zdarzały podobne rzeczy i bardzo chętnie bym się spotkał z ludźmi, ze zwiedzającymi i ludźmi, którzy chcą wziąć udział w tych warsztatach. A masz jakąś metodę określoną na prowadzenie takich warsztatów? Po prostu nie mówię nikomu, co trzeba zrobić, tylko dobrze się przyglądam, co kto robi i staram się po prostu włączyć w to i zaangażować jakoś jako osoba, która trochę ma doświadczenia, ale po prostu jest otwarty w tym momencie na człowieka. I to oczywiście nie ma znaczenia wiek tutaj, jakby to każdy może wziąć udział. Dokładnie, osoby, tak. Od starszych osób po dzieciaki. Tak jest. Każda z osób jest na tyle przygotowana, że będzie w stanie poprowadzić coś takiego i dostosować się oczywiście. A to ludziom po prostu trzeba dać rzeźbić i robić, obserwować ich
i dawać dobre uwagi po prostu raz na jakiś czas, tak. A nie cały czas im kierować ich i prowadzić za rękę. Tak, generalnie bawimy się. Po prostu ja wiem, że wiele osób nigdy nie miało styczności z rzeźbieniem. Mamy bardzo dobrą glinę. Przepraszam, plastelinę. Mięciutką, także będzie bardzo fajnie, a to jest wesołe doświadczenie. Będzie można wyrzeźbić swoją głowę. Jeśli ktoś nie rzeźbił nigdy głowy, to zapraszam. To jest naprawdę fajne. O, ja nie rzeźbiłam nigdy. No to zapraszam, musisz Maśka, nie najbardziej. A zaczęliśmy mówić wcześniej, ale nie pociągnęliśmy tego wątku, że jakby motywem przewodnim ma być Pałac Kultury. Tak. No właśnie. I z tym też się, zdaje się, wiąże jedno z wielu przedsięwzięć, jeden z wielu wątków, które składają się na ten cały projekt. Tak, no to jest po prostu, generalnie to jest przedsięwzięcie kulturalne. My nie mamy żadnych barier plastycznych czy muzycznych. Zapraszamy muzyków, działania plastyczne. Między innymi taka dygresja, zależy nam na tym, żeby zrealizować projekt Pawła też, przy którym współpracujemy już od jakiegoś czasu. Kończymy już remont jego takiej pychówki wiślanej, łodzi gondoli. I już ona jest właściwie gotowa i chcemy w trakcie trwania tego eventu zwodować tą łódź i urządzić tramwaj wodny. To się oczywiście wiąże tam z różnymi pozwoleniami i zobaczymy. Ale działamy mocno i mam nadzieję, że się z tym wyrobimy. Czyli generalnie jest to wydarzenie kulturalne, ale o bardzo takim szerokim spektrum różnych działań i Pałac Kultury to jest taki pretekst po prostu. Nazwa dla naszej imprezy. Spontanicznie dosyć zbudowaliśmy taki pałac, coś na podobieństwo Pałacu Kultury u nas tam w tej przestrzeni, ale właśnie od razu już z takim zamierzeniem, że to będzie ewoluowało. Każdy, kto przyjdzie, może sobie w ogóle dobudować, co chce do tego pałacu. Na początku ja w ogóle myślałem, że chyba z tego pałacu, którym zbudowaliśmy, powstanie jakaś rakieta kosmiczna, ale nie, jest ciekawie, bardzo różne rzeczy tam się pojawiają i także każdy, kto ma ochotę, może sobie coś przyczepić albo odczepić od tego pałacu, albo pomalować. A budowaliście to sami, czy już z uczestnikami, którzy przychodzili? Zaczęliśmy to wcześniej po południu i potem o 6 był wernisaż i potem ludzie już to łączali po prostu do tego. Paweł miał bardzo ciekawy pomysł, jak zrobić, by ta konstrukcja uniosła się z ziemi. No, Pawle, zdradzisz, tak, jaki to był pomysł? Ja kombinowałem, żeby to w ogóle jakoś przywiązać do nie wiem, do jakiegoś słupka i podwiesić pod balonami z hajerami. Ale to chyba trzeba było, nie wiem, ze 3 balony takie meteorologiczne, żeby to naprawdę uniosło się. Więc to z czego to byście to zbudowali? Jeśli ktoś ma w ogóle balony meteorologiczne, zapraszamy. Gazem, zapraszamy. Właśnie, może czegoś potrzebujecie? Nie, może ktoś to może oczywiście. A, tutaj można wspomnieć jeszcze, że zespołem Kordegardy jest Aleksandra Chrzanowska-Purchla, Marta Czyż i pan Arkadiusz Cichy. I oni się starają nam pomóc po prostu i jeżeli coś będziemy potrzebowali z materiałami czy cokolwiek, to oni jakby na bieżąco. Oni bardzo fajnie, tak. Mamy od nich dużo wsparcia. Także wszystko jest możliwe. No i tam pod koniec oczywiście będą też pokazy filmowe. Będziemy starali się, jakiś będzie pokaz filmowy Pałacu Kultury, chyba budowanego od tyłu jakby. Tak, z muzyką. Szykujemy coś takiego. Ale więc to ostatnie 2 tygodnie będzie dużo. Może będzie szansa przyjść ponownie, jak to się już rozkręci. Ale na razie to zapraszamy też wszystkich po prostu studentów, nie studentów, do współpracy jakiejś. Tak jest, a będzie się na pewno dużo działo. Będziemy cały czas starać się, żeby tego było po prostu kula śnieżna, żeby tego było coraz więcej. Dobrze, w takim razie, ponieważ projekt trwa do 7 lipca, tak? Gdzie można dokładnie śledzić, co jeszcze planujecie? No bo na przykład te koncerty czy konkretne warsztaty. Gdzie można znaleźć program tego co? Myślę, że najlepiej byłoby przez stronę Kordegardy, bądź naszą stronę facebookową, po prostu Kordegard trzeba wpisać w Facebooku. Mamy wydarzenie na Facebooku. Tam mamy chyba największą kontrolę nad tym natychmiastową, więc jeżeli ktoś się zgłosi i napisze, to będziemy natychmiast jakby będzie odpowiedź na to. Postaramy się jak najszybciej. No pod koniec dnia przynajmniej jakby każdego to sumować. Ale myślę, że najlepiej na Facebooku, bo to jest natychmiastowy po prostu kontakt. Mhm.
No tak, to dołączamy się do zaproszenia, a to wszystko wygląda bardzo obiecująco, jeżeli już po 3 dniach tyle się dzieje, to oby galeria ocalała. Myślę, że będzie ciekawiej i coraz ciekawiej. Trzymam kciuki za powodzenie, całej akcji. Może zrobimy jakieś podsumowanie. Tak, no, zapraszamy wszystkich, koniecznie musimy się tam spotkać, my nie możemy się doczekać. No. Jedziemy tam prawdopodobnie, idziemy piechotką, bo to blisko z Filipy Radia. Przejdziemy tam zobaczyć teraz w ogóle, co tam się dzieje i będziemy starali się to animować, bo to trochę my jesteśmy tam, żeby to animować, a chcemy, żeby ludzie jakby tak naprawdę do tego dołączyli, żeby jakoś, nie wiem, żeby każdy mógł się zrelaksować tak naprawdę przy tym. To ma być zabawa. Tak. To nie jest poważna jakby sztuka jakaś czy coś, tylko to jest zabawa. Każdy jest zatem twórcą. Zatem jeśli szukacie możliwości do zrelaksowania się albo do wyżycia się artystycznego, tudzież no, jaki kto ma pomysł, tak może przyjść i go po prostu zrealizować. Z tego, co widzę. Super. W ogóle bardzo fajnie chciałem wspomnieć, że my słuchamy w ogóle Radia Campus w pracowni bardzo często, więc w ogóle bardzo fajnie się złożyło, że nas zaprosiliście. Nie ma sprawy, to jest obopólna współpraca. Także dołączamy się do zaproszenia i bardzo wam dziękuję za przyjście. Dziękujemy bardzo. Jan Augustin i Paweł Chmielewski, przedstawiciele projektu Kordegarda. Słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, jak to określić, nie wiem, ale jestem strasznie zajarana tą akcją i pójdziemy razem coś pomalować. Jak skończy pisać pracę magisterską. A teraz już kończymy. Bardzo, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich. Z naszymi miłymi słuchaczami również się już żegnam, ponieważ dobijamy powoli do godziny 13. Zamykamy podwoje dzisiejszej studenterii i słyszymy się o 15 w Zwiastunach Kulturalnych. Asia Gzyra, dzięki wielkie. Radio Campus 97.1 FM.